Cześć, witam wszystkich w kolejnym odcinku z serii Sprawy techniczne. Dzisiaj będę chciał poruszyć temat czyszczenia torów, pokazać w jaki sposób ja czyszczę tory, jak to robię, czym czyszczę i tak dalej. Także zapraszam do oglądania odcinka. Na początek chciałem powiedzieć, że czyszczenie torów należy wykonać w zasadzie jak tylko pojawią się pierwsze oznaki, że gdzieś lokomotywy przerywają, a wiemy, że mamy lokomotywy powiedzmy wyczyszczone i są takie miejsca, gdzie nam zaczyna coś tam przerywać, coś tam nie stykać, to należy tory już przeczyścić. Łatwo można to też sprawdzić, bo przejeżdżając palcami widać, że tory są brudne. Widać. Także tory należałoby już wyczyścić. Przyszedł czas i na moją makietę na czyszczenie torów, więc przy okazji chciałem pokazać, jak to robię. Zazwyczaj do czyszczenia używam takiej gąbeczki. To jest taka gąbeczka, jakby taki gumowany papier ścierny i nią się kładzie na torach i się czyści. To jest chyba najbardziej, to jest chyba najlepsza metoda czyszczenia, jeżeli chodzi o skuteczność. Naprawdę wystarczy potem leciutko przejechać teraz szmatką. Ja sobie wezmę szmatkę. Przejadę sobie delikatnie szmatką te tory. O, tor. Teraz biorę taką szmatkę pokazową, bo normalnie robię czymś innym, ale chodzi o jakąś szmatkę. I tory widać, że ten tor się dużo błyszczy i paluszek się delikatnie przesuwa, nic się nie zacina. Przejadę kawałek dalej, o, i tutaj już czuję opór pod palcem, więc tu jest niewyczyszczone. Widzicie? Nie ma już brudu. Jaki jest problem z tą gąbką? Problem z tą gąbką jest taki, że ta gąbka się po prostu łuszczy i należałoby po każdym takim czyszczeniu torów odkurzyć, żeby wciągnąć po prostu te wszystkie okruszki, co powstają z tej gumy, i wtedy nam nie dostają się te brudy ani do lokomotywy, ani w trybiki i tak dalej. No nie brudzi nam to makiety, więc powinno się to wyczyścić. No dobrze, ale co z miejscami, gdzie taka gąbka mi nie wejdzie, na przykład w tunelu, tam ręki nie wsadzę, albo na przykład na peronie, bo jak będę czyścił na peronie, to będę zahaczał o peron. Także zaraz pokażę, czym czyścić na peronach i w trudno dostępnych miejscach. A jeśli chodzi o takie trudno dostępne miejsca, zakupiłem sobie takie urządzenie do czyszczenia. Ono ma taką ruchomą głowicę i posiada takie wkładki ściągane, które dopasowują się oczywiście do kształtu torów. Kładzie się i się jedzie. Czyszczenie czyści prawie tak samo dobrze jak ta gąbka, z tym, że trzeba z 1-2 razy więcej przejechać, żeby dokładnie wyczyściło, ale ma tą zaletę, że jak czyszczę przy peronie, ja może przestawię troszeczkę kamerę, jak czyszczę przy peronie, o, kładę. O, aż się zacina, takie brudne. Jak czyszczę przy peronie, to nie dotykam peronu. I to samo jest z tą częścią po drugiej stronie. Jak czyszczę, też nie ma kłopotu, wszędzie sobie wjadę, czy to tutaj, czy tutaj. I w zasadzie jak tym czyszczę, nie muszę czyścić torów szmatką oraz odkurzać, bo tu się praktycznie nic nie kruszy, nic się nie łuszczy. Jedynie co robię, to zamieniam wkładki na takie filcowe. I tym filcem, jak już założę, przejeżdżam na czysto i zbieram cały, ewentualnie pozostały jeszcze brud, bo tak to cała reszta zostaje na tych padach. I tor jest gładziusieńki, elegancko czyściutki. I tak można czyścić. Mam do tego jeszcze taki specyfik, w tym zestawie, który był, który można koropnąć delikatniej na jakieś bardziej zabrudzone miejsca. Oczywiście na te podkładki się parę kloperek daje i wtedy dużo łatwiej wszystko schodzi. Ale szczerze mówiąc, jeszcze go nie używałem, bo nie było takiej potrzeby. Przejechałem raz, potem przejechałem drugi raz tym białym podkładem, tym padem i wszyściutko, elegancko działało, więc na razie sobie to trzymam. Nie wiem, może kiedyś mi się przyda, poeksperymentuję coś, to będę wiedział coś więcej na ten temat. No i tak chciałem pokazać, jak czyszczę tory. Przeczyścimy sobie kawałeczki torów. Pokażę, jak to u mnie przebiega. O. Jedziemy śmiało pociągnięcia. Czasami jest problem, jak gdzieś jest za dużo szutru nasypane, to słychać takie chrupnięcia, ale fajnie się wpasowuje w zakręty. Oczywiście jest jeszcze jedna, że tak powiem, jedna pułapka. Jeżeli czyścimy, wiadomo, przez rozjazdy nie przejedzie nam ten pad, prawda? Bo rozerwie nam rozjazd albo uszkodzi. Należy wtedy tego pada wyjąć i odwrócić. I rozjazdy, o tak odwracamy pada, jednego, drugiego. I rozjazdy czyścimy w ten sposób. Czyli już nie mamy tej takiej kontroli, powiedzmy, że nam nie wyleci z szyny, ale o, czyścimy całą powierzchnię toru włącznie z iglicą i to się już nie musimy martwić, żeby czyścić tylko w stronę, nie w tą stronę, żeby nie zahaczyć iglicy, nie w tą, tylko w tą stronę, delikatnie i drugą. O. I to jest, o, zobaczcie, ile brudu było. Nie wiem, czy to widać, ale ja widzę tutaj. I delikatnie po tych iglicach wtedy fajnie wszystko schodzi. No i tutaj odwracamy sobie pady z powrotem. Ustawiamy i jedziemy dalej zwykłe tory. Na zakrętach, tak jak mówię, się dopasowuje. Czyścimy. Oczywiście nie wszystkie przeszkody się uda pokonać, ale zobaczcie, kola, tutaj jadę posuwnicą, przejeżdżam głębiej. Oczywiście wymaga to precyzji, bo wiadomo, że nie można tego robić na hura, tylko ostrożnie w miarę. I jeszcze z tej strony. Okay. Dobrze. Teraz sobie odsunę wagoniki. I jedziemy dalej. Troszkę to czasu schodzi, ale tak jak mówię, jak się to wyczyści, to i rzadziej trzeba czyścić zestawy kołowe Taboru. No i z kolei im się to robi bardziej regularnie, tym mniejsze problemy mogą nas potem spotkać. Rzadziej się coś tak na serio zatnie porządnie. W każdym razie, aha, jeszcze muszę przejechać tymi padami białymi. Tak. Tylko tak zetrzeć. Przetrzeć w zasadzie, tu już czyściłem. Z tego największego kurzu, który został po czyszczeniu. O, troszeczkę jeszcze zostało. Tutaj już troszeczkę ostrożnie, tak jak mówię, te białe pady nie mają tych rowków i po prostu może zjechać gdzieś delikatnie. A jak wiadomo, warto na bocznicach wyczyścić dobrze, bo bocznice mają zazwyczaj tylko jeden punkt z jednej strony połączenie, więc najbardziej są narażone na taką skoczną, że tak powiem, jazdę Tabor. I tutaj, z tego co pamiętam, jeszcze ten tor zrobiłem. Te gąbeczki są na tyle miękkie, że ten rower się już sam profiluje, widzę. Teraz wam pokażę, bo już czuję, że mi prowadzi sam. Tak. Dobrze. Tak wygląda po oczyszczeniu. Tor, mogę powiedzieć, że jest gotowy. Ten tor jest gotowy. Ja sobie przejadę taborem. Tak. Tym taborem będę musiał przejechać lokomotywą, bo mam tam lokomotywę, tam dalej, więc muszę tym przejechać. Co jeszcze chciałem pokazać? Jeszcze chciałem pokazać, aha, i na stacji robię tak samo, muszę tam rękę wyciągnąć, wyciągam tam rękę i czyszczę. Teraz tego nie będę pokazywał, bo muszę odjechać składami, więc to troszeczkę by trwało. Czyszczę sobie spokojnie tam za peronami. Tak samo w tym miejscu też bez problemu. Tutaj sobie sięgnę i sobie tam kółeczko zrobię. Zostają jeszcze tunely. Zostaje nam jeszcze tunel. Z tunelami już jest troszeczkę więcej zabawy, bo o ile do tunelu jestem w stanie tam włożyć rękę do tego miejsca i tym patyczkiem gdzieś tam, o tyle w samym tunelu ciężko by mi było tam wyczyścić. Jak to robię? Otóż mam od spodu, jak wcześniej widzieliście podczas budowy makiety, mam zrobione takie dwie rewizje. Wkładam po prostu przez nią rękę. Tam mi się w zasadzie prawie mieści głowa nawet. Oraz drugą rewizję tutaj. I z tego miejsca mogę się dostać do właśnie do torów, żeby je przeczyścić. I tam w tunelu czyszczę zazwyczaj, wyciągam te pady całkiem. Ustawiam sobie pada na torach, tak? W tą stronę, bo w tą stronę jest dla torów TT, a w tą stronę jest dla skali H0. Także czyśćmy te tory w miarę regularnie i nie będziemy mieli żadnych niespodzianek. Jest to troszeczkę czasochłonne, ale myślę, że raz w miesiącu, raz na 2 miesiące, zależy też od częstotliwości, z jaką się ktoś bawi na makiecie. Myślę, że warto poświęcić te 2 godziny czasu, bo mnie tyle tutaj chyba zejdzie na całą makietę, z 2 godziny czasu, żeby te tory przeczyścić, a zapewniam, że zabawa będzie przednia. Teraz jeszcze pokażę, jak czyścić rozjazdy, bo to jest też takie newralgiczne. Rozjazdy czyścimy tak, delikatnie tą gąbeczką przejeżdżam, delikatnie w stronę oczywiście tak żeby nie pod włos, delikatnie, nawet krawędzią, o tak można, bo to jest tak łatwo schodzi z tego, że by spiłował tor tą gąbką, delikatnie. I teraz wymiatam, potem sobie to odkurzę dokładniej, wymiatam wszystkie te paproszki, które się łuszczą z tej gumy. I wtedy będziemy mieli, i oczywiście zgodnie z iglicą, tu zwłaszcza w krzyżownicy, w tym krzyżaczku zbiera się sporo różnych zanieczyszczeń, czasami trochę szutru się zbierze. Jest przeczyszczone już, gąbeczka jest już gotowa, więc mniej więcej tak można czyścić zwrotnicę. Jeszcze taki ciekawszy element, czyszczenie torów w lokomotywowni. Muszę sobie odwrócić tylko w tą stronę, bo w jedną stronę może być bardziej, a w drugą mniej ta rączka pochylona, więc biorę sobie tą i delikatnie sobie tu wjeżdżam. Budynek jest nieprzymocowany, więc go nie urwę, ale delikatnie sobie czyszczę. O, troszkę zahaczyłem, ale to nic, tak ma być, wszystko delikatnie. Teraz drugi tor, nie widzę tam dobrze, tak na czuja jadę, no mniej więcej dotąd, tak. I teraz sobie na drugi uchwyt zaczepiłem sobie kawałek tej białego pada i sobie przejadę tak na czysto. Budynek mógłbym teoretycznie podnieść, ale musiałbym wywlekać kabelki spod makiety. One nie są też przyczepione na stałe, ale wolę tutaj ostrożniej to robić niż szarpać się z kablami. Znowu zahaczyłem. O. Czasami nieuniknione. OK. Mamy tory w lokomotywowni wyczyszczone. Jednak podjąłem wyzwanie i spróbuję pokazać, jak czyszczę tory w tunelu. Tu mam wejście. Łapę tory, bo daleko tutaj nie mam już do wyjazdu. I po prostu jadę gąbeczką raz, delikatnie, drugi raz, i za chwilę poprawiam. One są tu bliziutko, te tory, bo ja może pokażę, nie wiem czy będzie widać, może z lampą. O. Tak. Mam tu troszkę ciasno. O. I teraz druga część. No i dalej wam nie pokażę, bo muszę tam włożyć rękę głębiej. I to samo z drugiej strony. Spróbuję to pokazać. Może tutaj tą kamerę dam. O. I to samo z tej strony rewizji. Więc tak, na koniec podsumowanie. No i tory wyczyściłem w 1,5 godziny. Myślę, że to jest dobry czas. Okazało się, że nie były aż tak brudne te tory w niektórych miejscach. Może zobaczyć, jak się teraz błyszczą. W tych miejscach tutaj na przykład. O. Zależy, jak światło idzie. Bardzo się teraz błyszczą, są bardzo gładkie. Gdzie były najbardziej zabrudzone? Najbardziej zabrudzone były tory oczywiście na podjeździe. Z jednej i z drugiej strony. Oraz na peronach. Tam, gdzie lokomotywy hamują i przyspieszają głównie. Najczystsze tory były tutaj na samej krawędzi, gdzie pociągi zazwyczaj jeżdżą tak jednostajnie. No i w zasadzie to by było tyle. Troszeczkę się pad zużył, ale tak jak mówię, raz na jakiś czas tak porządnie można przeczyścić, więc teraz mam wszystkie tory czyste. Dwie lokomotywy już widzieliście, które zostały wyczyszczone. Reszta lokomotyw, zarówno EU07 jak ET22 oraz Tabor 42 i SP-42, to są lokomotywy, które nabyłem stosunkowo niedawno. One są w zasadzie czyste, ja je sprawdzałem, więc na tą chwilę wszystkie tory mam wyczyszczone. Wszystkie lokomotywy mam wyczyszczone. Wagonów, koła czyściłem. Jak waloryzowałem wagony, to wszystkie koła były malowane i czyszczone. Więc można powiedzieć, że Tabor mam wyczyszczony, porządek jest. Przydałoby się tylko w niektórych miejscach poodkurzać. Tak więc w tym odcinku to by było na tyle. Ustawię sobie jeszcze Tabor i jeszcze może coś dzisiaj dla Was nakręcę. Trzymajcie się gorąco, cześć.